Dzisiaj o poranku serdecznie witam w kolejnym aceranku. Nieustannie od ludzi, głównie niewierzących, ale nie tylko, słychać narzekania, że to taki zły rok, że taki fatalny czas, że zaraza, że śmierć, choroba, ludzie umierają tysiącami. Wszędzie widać strach, przerażenie, beznadzieję, a ja chcę powiedzieć wam, że to jest najlepszy czas, aby w Polsce wreszcie doszło do przebudzenia. Najpierw sięgnijmy do Słowa Bożego. Mamy przed sobą Ewangelię Mateusza, rozdział 4 tejże Ewangelii i czytamy wersety od 15. Ziemia Zabulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Jakiż to był straszny czas, kiedy Jezus pojawił się na tym świecie, kiedy urodził się jako mały chłopiec, a później w wieku 30 lat rozpoczął swoją służbę. Czytamy w Bożym Słowie, że ludzie siedzieli w cieniu śmierci, że ludzie byli pogrążeni w mroku. Czy nie przypomina wam to naszych czasów, naszego kraju? Czy dzisiaj ludzie też nie siedzą w cieniu śmierci? Czy nie są pogrążeni w mroku? Czy nie są pogrążeni w beznadziei? Czy nie jest tak, że nie widzą, nie mają nadziei, że cokolwiek dobrego się jeszcze zdarzy w ich życiu? Każdy, kto czyta Słowo Boże, pamięta, że Jezus mówi: ja nie przeszedłem do zdrowych. Ja nie przyszedłem do tych, którzy są sprawiedliwi. Ja nie przyszedłem do ludzi mądrych. Nie przyszedłem do ludzi, którzy wszystko wiedzą. Nie przyszedłem do ludzi zadowolonych z życia. Nie przyszedłem do ludzi, którzy są przekonani, że sobie dadzą radę. Jezus przyszedł do słabych, do chorych. Przyszedł do ludzi żyjących bez nadziei. Przyszedł do ludzi płaczących. Przyszedł do tych, którzy wyciągali ręce ku niebu, a w ich przekonaniu niebo było zamknięte. Przyszedł do ludzi, którzy już w nic nie wierzyli. Uprawiali swoją religię, ale nic nie wierzyli. Właśnie taki czas dzisiaj mamy. Nie tak dawno, w wyniku różnego rodzaju obostrzeń administracyjnych, Kościół katolicki ostatecznie zbankrutował, uznając, że wszystko w to, co do tej pory wierzył, w zasadzie to można potraktować tak trochę ulgowo, w duchowym wymiarze, nie przejmując się aż tak bardzo tymi religijnymi rygorami. Dla wielu katolików było to przerażające, smutne i oni po dziś dzień nie mogą się z tego wyrwać, z tej beznadziei, w której się znaleźli. Współczuję wam, bo sam kiedyś byłem katolikiem i ceniłem sobie te wszystkie rytuały, te wszystkie także zmieniające człowieka religijne działania. Mówię oczywiście o tym, jak myśmy, katolicy, to widzieli. Zostaliście z niczym, dosłownie z niczym. Ale i w tym czasie zbankrutowali protestanci. Większość z nich po prostu pochowała się w domach, uznając, że to jest mądre i roztropne. Nie będę tego komentował, szkoda na to mojego czasu. Ale prawda jest taka, że pozostała cała rzesza ludzi, którymi się nikt nie opiekuje. Nikt się nimi nie interesuje. Oni sobie mają dać rady. Po prostu. Dzisiaj miałem taką niezwykłą rozmowę z moim przyjacielem, pastorem, który
próbował znaleźć pomoc dla szesnastolatki, która zdecydowała, że chce umrzeć. I okazało się po długich poszukiwaniach, że znalazł psychologa dziecięcego, bo to taka specjalność była potrzebna. No i to, co później mi opowiedział, to jest dramat. W całym kraju jest ich 409. Natomiast potrzeby są wielokrotnie większe. Te łóżka, które są przypisane, te szpitalne łóżka, które są przypisane dzieciom będącym w sytuacji tragicznej, dzieciom, które deklarują, że chcą się zabić. Te łóżka są wszystkie zajęte. I kiedy przychodzi konkretny nowy przypadek, to się lekarze zastanawiają, no kogo wyrzucić ze szpitala i przyjąć tę nową osobę. Okazuje się, że pokolenie, które w międzyczasie dorosło, no bo już prawie dorosło, jest kompletnie nieprzygotowane do życia. Ci ludzie przyszli na świat w tym czasie, kiedy w Polsce rozpoczęła się, jakby na to nie patrzeć, jednak pewnego rodzaju prosperity. Te dzieci są nauczone, że wszystko mają dostępne, wszystko jest dla nich, że nie ma problemu z niczym. I nagle w ciągu 8 miesięcy tego roku wszystko im się zawaliło. Już nie mogą, wielu rzeczy nie mogą, wielu rzeczy im nie wolno. Nie potrafią sobie z tym dać rady. Mówiłem to od wielu miesięcy, że chamskie media doprowadzą do tragedii wśród szczególnie młodych i starszych ludzi. I tak się stało. Zresztą ta gadzinowa propaganda wcale się nie zmienia. Dlatego zachęcam was, ludzie, wyrzućcie telewizory z domu, po prostu. Wystawcie je na zewnątrz albo lepiej rozstrzelajcie, żeby nikt się nie zatruł tą gadzinową propagandą. Zobaczycie, jak będziecie zdrowsi. Przekonacie się, jak będziecie zdrowsi. Ale muszę powiedzieć, że wymyślony przez niektóre środowiska sposób na zniszczenie podwalin ludzkości, tak zwany koronaświrus, może stać się dla nas jeszcze błogosławieństwem. Dlaczego? Dlatego, że przygotował grunt po prostu pod przebudzenie. Nikt nie ma złudzeń w tej chwili. Ludzie chodzą jak w amoku. Rzucają się na siebie w sklepach. Potrafią się pobić z byle powodu. Nikt nie ma nadziei. Nikt nie wierzy, że jutro coś dobrego się przydarzy. Ale jednocześnie ludzie zaczynają rozumieć, że nie na poziomie tego świata znajdą rozwiązanie. I zaczynają się rozglądać i przysłuchiwać się, gdzie mogą usłyszeć o Bogu. Dlatego dzisiaj Kościół ma podstawowe zadanie. Żaden zbór nie ma prawa się zamknąć, ale każdy zbór ma obowiązek być otwartym i służyć tym ludziom, którzy poszukują prawdy, bo to jest czas żniw. Jeżeli dzisiaj jakiś kościół się zamyka, to nie ma prawa się już otworzyć. Nie ma moralnego prawa, żeby się otworzyć, bo istnieje już tylko dla siebie, a kościół zawsze istniał dla Chrystusa i zawsze wykonywał wolę Chrystusa. A wolą Chrystusa jest głosić Ewangelię. A dzisiaj potrzeby są przeogromne i dzisiaj ludzie wręcz proszą się, żeby im głosić Ewangelię. Szukają takich miejsc. Drodzy bracia i siostry, niech nas nic nie zatrzyma w głoszeniu Ewangelii, niech nas nic nie zatrzyma w zakładaniu nowych społeczności, zborów, placówek, kościołów domowych. Nieważne, jak będzie się to nazywało, nieważne, jak to będzie duże czy małe, ważne, żeby ludzie wiedzieli, że tam można przyjść i tam można pojednać się z Bogiem,
że tam są ludzie życzliwi, że tam są ludzie pełni miłości, że z tymi ludźmi można pokonać wszelkie trudności, można wyjść z tej przeklętej ciemności, można wyrwać się z tego mroku i stać się człowiekiem wolnym i zwycięskim w Jezusie Chrystusie. To jest dzisiaj prawdziwe zadanie Kościoła. To jest dzisiaj ta podstawowa praca, którą powinniśmy my, wierzący, wszyscy wykonywać. Ja wierzę w to głęboko, że Bóg ma przed nami rzeczy dla nas niepojęte. Niepojęte. Ale dzisiaj są ludzie, którzy odważyli się uwierzyć w te niepojęte rzeczy. Odważyli się sięgnąć po coś, po co nigdy Kościół w Polsce nie chciał sięgać, bał się sięgać, albo twierdził, że ponieważ to jest niemożliwe, to nie warto sięgać. Ja chcę wam, drodzy bracia i siostry, powiedzieć, że ja nie boję się liczb. Niektórzy nienawidzą mnie z powodu liczb, a ja nie boję się liczb. Pozostało nam jeszcze 9980 zborów z tej pierwszej transzy 10 tysięcy do założenia. Niemożliwe? Możliwe. Możliwe. Jeśli do tego dołożyć jeszcze z 10 zborów, które powstało poza HWE, czy to w Nowym Narodzeniu, czy niezależnie od jakichkolwiek innych kościołów, to mamy 10 mniej do założenia. Dobrze się dzieje. Zacznijcie patrzeć na Chrystusa, zacznijcie szukać Jego oblicza, zacznijcie modlić się, ludzie, modlić się. Zacznijcie sięgać po to, po co nigdy nie sięgnęliście. Chodźcie w wierze, w miłości do Chrystusa. Nie dyskutujcie z tymi, którzy nie chcą, którzy was blokują, którzy na was krzyczą, którzy was wyzywają. Szczególnie wierzący, bo to trzeba powiedzieć prost. Nie patrzcie na tych ludzi, niech sobie robią, co chcą. To jest ich sprawa. Jak chcą, to niech sobie siedzą i niech się cieszą tym, że kolejną pastorałkę wydadzą na świat. No, każdy się cieszy z tego, co mu bliskie sercu. Ja cieszę się z każdego nowo powstałego kościoła, z każdego nowonarodzonego chrześcijanina. Cieszę się ze wszystkich ludzi, którzy postanowili zaufać Jezusowi Chrystusowi. Tak, dzisiaj w wielu miejscach, także pośród nas, ciężko pracują kobiety. Ja jestem Bogu wdzięczny za te kobiety i powiem wam więcej, to są wspaniałe współpracownice. Czasami z facetami jest ciężko dojść do ładu, ale z kobietami jest krótka rozmowa, szybko da się wszystko załatwić. Ale ani one nie pragną być pastorami, ani ja nie mam zamiaru ordynować te kobiety na pastorów. One cenią sobie swoją wartość, wiedzą, kim są w Chrystusie, gotowe są służyć i to ciężko pracować. Ja jestem Bogu wdzięczny za takich współpracowników, za takie współpracownice, ale takich ludzi w Polsce jest o wiele więcej. Nie bójcie się. Naprawdę w Polsce jest wielu ludzi gotowych pracować, gotowych służyć. To nie jest prawda, że to jest kraj, w którym nikomu nic się nie chce. Ci, którzy tak mówią, rzeczywiście to są ludzie, którym się nic nie chce. I próbują to wmówić wszystkim innym. Nieprawda. Radujmy się, cieszmy się, że należymy do Jezusa Chrystusa, głośmy Ewangelię i niech ten nasz umęczony kraj wreszcie zazna spokoju. Wreszcie wyrwie się z ciemności, duchowej ciemności, psychicznej ciemności, gospodarczej ciemności, politycznej ciemności i niech się stanie taką lampą, która będzie świeciła pośród narodów, a tylko po to, żeby inni wzięli przykład i żeby jeszcze raz ziemia zapłonęła dla Chrystusa, zanim wyleje się na tę przeklętą ziemię sąd. Panie, Tobie i tylko Tobie należy się chwała, cześć i uwielbienie. Amen.